I witamy ponownie wszystkich hodowców na moim kanale. Dłuższa nieobecność, obowiązki służbowe, między innymi wyjazd przez kilka dni byłem w Olsztynie w delegacji. Wracam, żeby było śmiesznie, już dzisiaj wyjeżdżam trochę odpocząć do bajecznej miejscowości Międzygórze z rodzinką, taki wypad weekendowy, a w przerwie szybko, zgodnie z umową, nagrywam Wam dzisiaj. Dzisiaj nasz materiał będzie składał się z dwóch części. Pierwsza z części będzie, jak my to robimy, czyli powiemy troszkę, jak mieszamy, pokażemy tutaj naszą karmę rozpłodową, pokażemy, w jakiej formie podajemy czarny bez. Z ciekawostek Wam powiem, w poznańskim nazywany chyćką. I tak dzisiaj będzie wyglądać. Druga część materiału, będziemy Wam pokazywać, właściwie pochwalę się trochę nowym nabytkiem. Jak wiecie, nie kupuję dużo gołębi, można by rzec, prawie w ogóle ich nie kupuję, natomiast gdzieś tam stwierdziłem, że co roku trzeba jakąś tam perełkę wyłuskać. Co to za perełka, dowiecie już się za chwilę. Myślę, że będzie warto. I teraz może już gładko przejdziemy do dzisiejszego materiału. Pokażę Wam mniej więcej dwie rzeczy, jak robimy. Może zacznijmy od czarnego bzu, czyli na razie może jeszcze tutaj zbliż na karmę. Tak wygląda na chwilę obecną nasza karma. Zgodnie z tym, jak to mówiłem wcześniej, są to wszystkie karmy, które zostały nam z sezonu lotowego. Firma akurat Van Robijs, nie żebym reklamował, po prostu takiej używam. Jest to bardzo dobra karma. Także wszystko, co tu mamy, tu nawet i orzechy się zdarzają. Tak jak powiedziałem, na tym etapie karma musi być naprawdę bogata i nie oszczędzamy na karmie. Uważam nawet, że powinna być lepsza jak w sezonie lotowym, ponieważ pierzenie, newralgiczny moment, dochodzimy już do końca, gołąbki mają plus minus 2, jedno pióro, kąpiele w jodynie, ale o tym było już wcześniej. Także przechodzimy do dzisiejszego tematu, czyli jedną część, tą na później, odłożymy sobie na bok. I zajmijmy się tym, jak to u nas wygląda. Przede wszystkim czarny bez. Czarny bez zbieramy gdzieś około końcówki września. W naszej hodowli wygląda to tak, że bierzemy, jeśli mamy wiaderko, oczywiście zbieramy tylko czarne, dojrzałe owoce. Nie wolno tego próbować, ponieważ dla ludzi jest to trucizna. Dopiero po ugotowaniu, kiedyś robiło się, nie wiem, pewnie do tej pory gdzieś się robi sok ogólnie na odporność, jak co z sokami, także powiem później. Natomiast no teraz z powrotem przejdziemy do tematu. Jak mówiłem przed chwilą, musiałem sobie zrobić krótką przerwę, ponieważ jakieś tam dziwne, niepokojące hałasy. Wracamy. Zbieramy we wrześniu. Zbieramy tylko ciemno-czerwone bądź czarne, jak sama nazwa mówi, owoce. Gdzie one się znajdują? No prawie że wszędzie, bo można to spotkać i na jakichś rowach, i na łąkach, i naprawdę w najróżniejszych miejscach. I warto zaobserwować, że przy krzaku naprawdę mnóstwo ptaków kręci się, czyli sama natura nam pokazuje, że jest to bardzo, bardzo pożyteczne. My próbowaliśmy już wszystkiego. Próbowaliśmy soków robić, jak zrobić sok. Oczywiście także dojrzałe owoce. Gotujemy w małej ilości wody, potem blendujemy i żeby było ciekawiej, słodzimy to wszystko miodem. Tak i dla ludzi też bym bardzo się skłaniał ku tej metodzie. Dlaczego wolałbym omijać
omijać soków, powiedzmy, ze sklepów, z aptek, dlatego że w znakomitej większości, a myślę, że nawet pewnie 100% są one słodzone cukrem, a myślę, że nam to jest niepotrzebne, także albo zrobić samemu, albo podawać owoce, tak jak ja to robię. Czyli we woreczki do zamrażalki porcjujemy, dzień wcześniej wyciągamy, żeby ładnie się rozmroziły. I teraz, mając tu owoce, jak widać na zbliżeniu, bierzemy sobie blender, czy nadzwyczajną łopatkę i blendujemy to troszeczkę na taką, powiedzmy, masę. Wygląda to jak na dobrym programie kulinarnym. Powstał nam oto taki dżemik. Może tu trochę oczepiemy. Odłożymy i teraz finalny produkt podajemy w karmie. Jakie dawkowanie? Nie dawkujemy takich rzeczy, moi drodzy, przynajmniej u nas. Wlewamy jakąś część, trzeba pamiętać, że ta karma spuchnie, a mówiąc precyzyjniej, napęcznieje. Mieszamy wszystko. Warto jest jeszcze wspomnieć, że jeśli to wymieszamy w tej chwili, czyli powiedzmy rano czy do południa, czekamy, aż to przeschnie i wieczorem można ten oto produkt w takiej formie podać gołębiom. Czyli, że tak powiem, pierwszy sposób mamy już odfajkowany i bierzemy się za drugą część naszego dzisiejszego pokazu. Drugą sprawą jest maślanka. Co do samej maślanki, oczywiście karma taka sama, nie będziemy już pokazywać. Mrągowska w moim przypadku, mam nadzieję, że wyślę fakturę, zapłacą mi za reklamę, oczywiście to tak w formie żartu. Są różne rodzaje podawania maślanki. Jedni to robią na wodę w stosunku 1 do 1, aczkolwiek mi średnio podoba się ten pomysł, ponieważ maślanka ma to do siebie, że się rozwarstwia i jest to nieestetyczne. Dlatego też w naszym przypadku, no nie muszę chyba wspominać, że nie może to być smakowa, tylko, że tak powiem, naturalna maślanka. Znowu wlewamy do karmy. Mieszamy. I jak najbardziej można by trochę wzbogacić owy produkt o na przykład jakieś ziółka, bądź w moim przypadku będzie to dzisiaj kwiat siarczanu. Kwiat siarczanu, już pokazywałem, jest to fajny środek na pierzenie, żółciutki, ponownie jakoś tam super nie dawkujemy tego. Zakładamy. Przypominam, że w tym okresie można podawać tak naprawdę wszystko. Bardzo ważne jest, żeby podać wszystkie suplementy, znaczy ważne, nieważne. Jest to fajna okazja, żeby pozbyć się suplementów ze sezonu lotowego, które nam zostały, przynajmniej. I znowu mała przerwa tych wersji płynnej, ponieważ
W najlepszym wypadku stracą one walory. Przypominam, że nie patrzymy na datę przydatności, ponieważ data przydatności jest przy zamkniętym produkcie, a jeśli otworzymy już ten produkt, to jakby data tu nie ma znaczenia, ponieważ otwarte produkty, tak jak powiedziałem, albo stracą swoje walory, a już w takim tragicznym momencie można też potruć gołębie. Także wszystko teraz jak najbardziej można dawać gołąbkom na pierzenie, co im pomoże zdecydowanie. No i myślę tyle, a jeśli chodzi o wszystkie sproszkowane rzeczy, to jeśli kolor jakoś tam znacząco nie odbiega, jeśli nie są one jakoś zgrupiałe, wilgoci, nie mają jakichś kropek, ja osobiście w swojej hodowli podaję to na przyszły sezon i jest ok. Także wracając tu do naszej tak zwanej myrdyrdy, mamy już to gotowe. Również zostanie to teraz odstawione do wyschnięcia i podzielimy to. Część gołąbków dostanie jedno, część drugie. Zwykle nie robimy tak, ale na potrzeby dzisiejszego filmiku zdecydowałem się, żebyście więcej mogli zobaczyć tych wspaniałości, zademonstrować wam, jak to wygląda. Zdecydowałem się właśnie w taki oto sposób wam pokazać. No i co, moi drodzy? Teraz myślę, że przejdziemy do tematu numer dwa i będziemy pokazywać nabytek, nasz nowy nabytek hodowlany. Jako że wszyscy się zbroją, wiadomo, no my też staramy się coś tam wprowadzać, robimy to bardzo delikatnie. W naszym przypadku mamy już jakoś tą naszą hodowlę rozwiniętą na tyle, że możemy sobie pozwolić jedynie na delikatne jakieś perełki, takie naprawdę top of the top, przynajmniej w naszym mniemaniu. Dlatego no nie sprowadzamy tych gołębi jakoś specjalnie dużo, wręcz więcej, że tak powiem, wylatuje z rozpłodu, jak do niej wjeżdża. Także pojedyncze ptaszki w tym roku są to bodajże 3 gołębie plus jakieś nasze emerytowane lotniki zasilą nasz rozpód. Także jak za sprawą czarodziejskiej różdżki robimy tak i widzimy się za chwilę. I witamy po krótkiej przerwie, a w moim ręku nasz nowy nabytek, przepiękny gołąb z hodowli Maziarz Racing Team. Nasz nowy nabytek, jest to trzeci ptak z tej hodowli, w tej wspaniałej hodowli od Mistrzów Świata WG. Jest to pełen brat pierwszego asa na WG Derby Riagos w Portugalii. Także taka perełeczka trafiła do nas, do hodowli. Gdzieś tutaj postaram się teraz wrzucić właśnie zdjęcie brata. Zobaczycie, że podobieństwo jest wręcz uderzające. Inny kolor oczka, ale cała reszta no to jest petarda. Spójrzcie, jaki fajny, przytomny gołąbek. Super zbudowany, naprawdę. Jeśli ja nie zwracam uwagę, jak ja to mówiłem, super na budowę. Aczkolwiek, no wiadomo, że chcielibyśmy, marzymy sobie o gołąbkach, które naprawdę no, mają coś w sobie, a tu, no tu spójrzcie na tą perełkę, to jest, naprawdę jestem pełen nadziei, tym bardziej, że jest to trzeci gołąbek z tej hodowli i dwa pierwsze sprawdziły się rewelacyjnie. Tu może pokażę skrzydełko, jest to gołąb już w pełni wypierzony, fajnie nawet nam tutaj drga, mega, mega przytomny taki, no naprawdę ach i ech, można się tylko zachwycać. Czy coś wyda? No zobaczymy, no mówię po inaczej, wraca się tam, gdzie się nabyło coś naprawdę fajnego, a już super pokazały nam się wcześniejsze nabytki od Arka. Dodam tylko, że po tym czerwonym wosie, którego też mam od Arka, w tym roku miałem 4 gołąbki
roczne i co ciekawe, każdy z tej czwórki siadał już w dziesiątce w oddziale Poznań, także myślę, że no po takim zakupie chętnie wracamy z powrotem i co, i pełni nadziei, że i u nas słoneczko zaświeci, także myślę, moi drodzy, tyle ode mnie, jeszcze raz rzut oka na tego naszego nowego czempionka, spójrzcie, jak on sobie fajnie tu leży u nas, jak patrzy rozważnie, no dla mnie bomba, dla mnie petarda ewidentnie. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jadę wypoczywać, tyle ode mnie, widzimy się niebawem, dobry lot.